Witajcie serdecznie. Nie, no tak już zrobił, nie, ale bez kitu. Nie wstawię tego do ciebie. Ale co? Tak, witajcie serdecznie. Witajcie serdecznie, dzisiaj tutaj ze mną Lucifer Winchester, aka Game Ekipa. Elo, elo. Dzisiaj sobie przetestujemy Farming Simulator 2022. Już mam parę zastrzeżeń co do farminga, ale to powiem w trakcie gry. Mm-hmm. To nam nie pasi jako aktualny stan gry jeszcze przed aktualizacją, bo pewnie aktualizacja wejdzie najbliższa i to wszystko naprawi, albo w większości, aczkolwiek no jest parę niesmaczków, które no po prostu trzeba opowiedzieć. Dzisiaj jedziemy kosić kukurydzę, także... Ty, czemu ja podpiąłem w ogóle header do tego, jak kukurydzę jadę kosić? Ja to się... Dlaczego na sobie o to połączenie z grą? Ja nie wiem. To ty masz coś ze sobą. No, to to jak już ten... Kolejne spostrzeżenie, kurwa. Dobra, jak już ty tam będziesz, wejdziesz, to jedź na te pole, nie? Ja już tam jadę. A jaki numer? O Jezus, 46. No, czyli blisko. No, blisko, blisko. Także nie ma źle. No ja muszę zostawać grę. No, mam brata chorego. Też w sumie nie najlepiej się czuję. jedziemy. Tutaj mamy słoneczniki, je też trzeba będzie zebrać później. Ogólnie to mamy wrzesień. Ty kukurydza w ogóle urosła? Jak tam patrzyłeś? No, to się urosło. Niby tak, jest, tam łodygi. Nie patrzyłem na sam. No właśnie. A w razie czego tam trochę... Trochę... Znaczy, skosi do końca ziemniaki wtedy. A te ziemniaki to wiesz. Chodź, jak gdzie jeździć, dobra? Gdzie wywozić? Z tymi ziemniakami to też taka trochę lipa. Lipa, nie lipa, ale chodź zrobić można. Teraz się zaczęła orkiestra. Wcześniej nie było, teraz jest. A może to specjalnie on robi? Możliwe, możliwe. Kurno, ale tu ciemno, nic tu nie widzę naprawdę. Ty, pod... No. Ale lipa. Chciałem włączyć jakieś lepsze światło, ale nie widać nic. Co jest? Nie mogę połączyć z serwerem. Nie możesz połączyć. A zdecydowałem na Twaminga. Niemożliwe. A jednak! Dobra, jesteśmy. Ja już sobie tutaj rozłożę. Ja szybko sprawdzę najpierw stan. A nie, no natchnęło mi na kukurydzę, bo dzisiaj sobie chyba zrobię popcorn do filmu jakiegoś. Co, nie możesz dołączyć? No nie mogę ogólnie dołączyć, ale na listę serwerów nie chcę mi pokazać nawet. No to weź wyłącz z neta się i albo Steama weź zrestartuj. Może Steam się spierdzielił. Może. Pięknie. Zobaczmy to. Czy to już gotowe w ogóle jest? No dupa, tak wiedziałem właśnie, że jeszcze nie do zbioru. Dopiero wrzesień. A kiedy będzie? A już się mówię. No już niedługo. Październik. Ale przecież październik już był. Halo, co to za skamowanie? Nie, nie, wrzesień przecież jest dopiero. Przecież jest to batiuszku. Ale... Wiem, co żartuję, Jezu. Krzychu, nie denerwuj mnie. Krzychu, co? Wiem zupę. Może powiemy te nasze niesmaczki. Nasze niesmaczki są takie, że pierwszy
pierwszy taki błąd poważny, który według mnie nie powinien się zdarzyć, to jest to, że jak łączy się z konsolą, czyli na przykład ktoś kierownicę sobie podłącza do farminga, to czasami niektóre ustawienia klawiszy wyrzuca, przez co po prostu trzeba na nowo ustawiać to, jakby resetować ten klawisz, bo go później nie wykrywa w czasie jazdy i to trochę mnie zniechęca. Aczkolwiek nie jest też całkiem takie poczliwe, bo teraz jak na razie mi się nie dzieje, ale miałem tak chyba z 4 albo 5 razy. Na pewno zmiana też nazwy w farmingu. Kiedyś było można zawsze przed wejściem na serwer, tak teraz trzeba szukać to w przebieralni. Tak jakby w garderobie i no nie powiem, dla nowych graczy, którzy dopiero wejdą, może być to uciążliwe. Bo a ty będzie może ogólnie wiedzieć, o co chodzi. Ja sam trochę musiałem poznajdować. Gdybym nie powiedział, to by nie wiedział, co szukać. No. Czy coś jeszcze jest takiego? Tak na razie chyba nie widziałem. No właśnie tutaj jeszcze Krzychu chciał powiedzieć, że z dołączaniem na serwery czasami ma problem. No, ale to jest chyba raczej przez łączenie. No właśnie, jeszcze plus, jeszcze jedna rzecz, że jak się wyszukuje serweru, jak się nie pisze nazwy, tylko się po prostu scrolluje, to jeżeli ktoś stworzy w tym czasie nowy serwer, to przeskrolowuje wtedy na ten nowy serwer tego kolesia i wtedy trzeba szukać od nowa, a że co chwilę scrolluje, bo co chwilę są nowe serwery, to trochę uciążliwe jest. To dobrze, choć zrobili tą nazwę, ale trochę tak postura, że trzeba scrollować to. No to sami widzicie, trzeba czekać na najbliższe aktualizacje, bo no jest dużo niedociągłości, pewnie jakieś bugi jeszcze są gdzieś na mapie, ale tego to jeszcze nie znalazłem osobiście, także jeżeli coś będzie, to będę mówił na następnych odcinkach. To jest 7 minut, a tu dobra, jadę już poszedł. To ja włączę swoje... Ja się dołączam, więc no. Zostawałem Steama i już. To ty podjedziesz tu tego, ja no. Będę miał uzupełnione. Tylko pamiętaj, że mi podasz swój odcinek, to wtedy chociaż będę mieć coś w tle ekranu, to wcale twój. No, nie wiem, czy ci podeślę, bo to będzie parę giga, może walić. Walić. Próbujesz przez Google. Powiem ci, nawet sypie. Sypie? A co, kukurydzę? Chętnie trochę takie mam. Ale chodź już powiedz o jednym szczególe, już o jednym plusie tej nowej wersji. Co mówiłeś sam, kiedy testowaliśmy tą grę samemu. Tak jak... Jeżeli z łączeniem się z serwerem, że od razu synchronizacja jest szybciej. Tak, jest plus właśnie. Bo w 19, no... Trochę się czekało. Trochę wyjechałem, bo... A teraz jest już o wiele szybciej. Jest o wiele lepiej. Przyznajmy rację, że to akurat dobrze zrobili. Graficznie się trochę nie popisali. Jeszcze tą glebę nie sprawdzałem, bo jeszcze nie robiłem do New York, kiedy musiałem. To zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja za ciebie jadę. Trochę u mnie na odcinku trochę... Możecie się podziwiać z kierownicy. Taki błąd trochę wizualny. To mnie trochę też kuje w oczy, to jak kierownicą się kręci na boki. To jak widzicie teraz w tym momencie kierownicę skacze. Koła, wszystko jest w tej samej pozycji, a kierownica sobie drgoczy. Ale no to też jest. Gdzie ty pojechałeś? A ty tam jest 54. Nie widzisz, gdzie jestem. Nie patrzę na mapę. Może taki trochę.
Ja już mam 25% nawet, ci powiem. No to ja za tym będę. Ale ogólnie mi się podobają w ogóle te domki, ładne są. O kurde, znak wjechałem. Razem z samym kierowcą, ty aktorów i kopajek. No. A Luzek dopiero się uczy jeździć. Dokładnie. Uczy się grać w tą grę. No. 19 miałem się uczyć, ale tak wyszło, że mi nie działała. Z rolą to ma tyle wspólnego, co... Co żul z... Nie powiem, bo mi YouTube to zdejmie mi odcinek. Powiem tak. Mam tyle wspólnego z rolą, co bezdomny z domem. A jak mowa o domie, to właśnie jesteśmy u doma, czyli ta gra. Już kolejny błąd, no, co widzi, zobaczycie u mnie. Kolejny błąd, czyli niby zmienia się nazwa, aczkolwiek ta nazwa się buguje, bo na przykład jak wyjdę z ciągnika czy tam kopalnia... Raczej wejdziesz do środka. Jak wyjdę, to mam normalną nazwę, a jak wejdę i jeżdżę, to masz starą. Zmienia na starą nazwę. Tak? No. I plus jeszcze nie zapisuję, nazw, które zostały zmienione. Tylko cały czas działają te same. Bo ostatnio właśnie zmieniłem na Lucifer, a znowu mi zmieniło na starą. Więc no. Co to chyba będziesz musiał robić co chwilę, bo... to jest tam, to nie jest dedyk, pamiętaj, nie? To wiem, jest... wiem. A mi chodzi, że na postaci ogólnie to powinno się zapisać, ale no. Także... Jak tam? Czy jeździ? Fajnie się jeździ. Jadę teraz. Obrócę. No, obróć, obróć. Jadę z tamtej strony. Tylko uważaj na pociąg, gdyby jechał. Jaki pociąg? No są tory. Są tory. Ale tak gadasz. Pociąg powie ci, kombajn i będziesz miał. Dobra, jedziemy. Powiem ci, która połowa. Chciałem, że... No, po ile w ogóle? Zobacz, po ile stoi kukurydza na rynku. Kukurydza, gdzie to się sprawdza? No Jezus, no nie wiem, no zobacz, będziesz widział. Nie. Zwierzęta... Ten kukurydza, kukurydza. Myślę, że skosimy ten tutaj te pole. W następnym odcinku będziemy robić jakieś żniwowanie innych rzeczy. Myślę, że jakieś nowe rośliny pójdziemy. Nie mamy kupionych, to nie zobaczę. Aj tam spokojnie. Przedamy większość rzeczy, to będzie stać nas. Bo jest zakupy z 780, 724. Nie narzekaj, wszystko jest dobrze. A się zobaczy, czy pociąg gdzieś jedzie? Nie jedzie. Bo będę próbować na odcinku sobie wskoczyć właśnie na pociąg. Jak tam samobójstwo chcesz popełnić? No co, jak nie mogę być w życiu, to w kojarzysz w grze to zrobię, co? Chory człowiek. No co się robi? No to co? No to nie przeszkadza, dopóki nie pada, to mi nie przeszkadza, proszę. Mamy światła. Zrobiliśmy wokół i teraz będziemy robić paseczki. A ja w tym czasie zobaczę, gdzie jest światła. Co? Światła masz na F. Wybacz się naprawdę, Krzysiu, nie ogarniesz. Dopiero raczkuję w tej grze. Ja. No, już miałeś, wiesz, tam wszystko. A tam wszystko. Nieprawda.
Przykład Winogrona nie miałem i tych nowych upraw, bo dopiero zaczynam grać. 22. Jestem ciekawa, jak ta zima będzie wyglądać. Czy będzie wszystko gitara, czy będą jakieś buzi. Na razie jesień to tak normalnie wygląda. W ogóle pytanie, czy w ogóle jakie właśnie są na zimę te zbrojania? Czy tam nic nie ma? Odśnieżanie, sypanie solą. O kurna, czekaj, bo mnie przełączyło. Zrobiłem coś, czego nie powinienem. Czyli co? Tak, klikam przypadkowo na jakiś przycisk i mnie teleportowało. Czyli tam kliknąłeś? Nie, ja mam inaczej, wiesz, na konsoli. Na kierownicy. A, bo ty na kierownicy grasz, no tak. Właśnie przycisk jest. LOL. Co? Byłem w pociągu, widzę, obniósł się od pociągu. Jest taki minus właśnie. Pod pociąg nie można wejść, bo... Dobra. Kurna, żem trochę przejechał. Przechodzisz przez pociąg, dosłownie. Dawaj tym ciągnikiem do mnie, bo ja tu mam do wysypania towar. Dobra, jadę. Dawaj. Boże święty, krzyknij jak jedzie. Muszę ganiać sobie kierownicę, no co? No gdzieś ci pojechał. No, że pojechałem. No. Bardzo dobrze. W końcu się nauczył. Jedź normalnie, nie spalony. Jezu, jadę jak wąż. Jeździsz tym slalomem, kurna, ja nie wiem. W życiu nie widziałem kierownicy na oczy. No właśnie mam swoją kierownicę, tylko nie działa mi na komputer, aby mi za po co mnie jeździł. Ale no. Czemu ci nie działa? Nie wiem. Jak oglądam sobie nowy komputer, to właśnie nie działa do komputera. I to ja wiem, jeśli mi powiedz, gdzie z tym mam jechać, czy jeszcze nie? A masz pełne? Nie masz pełne. No nie, mam 56%. Musisz czekać, bo będziesz miał pełne, a ja jeszcze nie słuchałem pełnego. Co mi tam trąbi? No trąbię na ciebie. Trąbię na ciebie, bo mnie obrażasz, no co? Chyba tam gdzie trękaszu to wstawię, takie fajne wstawki. Z takim mem. Mem z kaszem. Muszę zmienić ten przycisk balony. A to znowu się teleportowałeś? Tak. No akurat tak jak chwycę kierownicę, no. Chwytem, to przypadkiem nacisnę na ten guziczek. Gdzie się typasz? No do innego czynnika. Tymi biegami. A to też jest fajne. Ja mam kierownicę tylko z pedałami. Więc no. Ja też mam. Ale nie mam tego, wiesz, biegów. Nie masz... to sobie możesz zrobić jako klawisze jakieś inne. No, bym mógł wtedy zrobić na... Wiesz, na kierownicy mamy guzik dodatkowy, takie jak na zwykłym... padzie, ale wiesz, takie co mi nie działa niestety. Zastosowałem wszystko, nawet próbowałem instalować, wiesz. Tam sterowniki do tej klawiatury, ale nie działało, tak. Nic. W ogóle jej nie wychwytywało. Dobra, kurno, my nie skończymy tego na odcinku kosić. No duże są to pole. 20 minut odcinka już. No skończ, choć jeszcze bym zawiózł to i w to, i no. Poczekaj, pojedziesz za mną, próbuję to nagrać. Bo jadę za sobą, no co? No ale masz jechać na wysokości... Ach,
spierdzieliłeś. Jedziesz pod moją rurą, żeby będę kosił i będę sypał. A, taki był ty chcesz zrobić, dobra. Tylko weź sobie sposób i może. No dajesz, dajesz. 10 na godzinę. Oj, trochę tego. Oj, za bardzo. No z tobą tego to się nigdy chyba nie uda. Dobra, wysypię ci to. Cicho. Dobra. 76 pak. Ty? No. Co? Co jest zgrane? To nie możesz się uszyć? Dopiero teraz to zauważyłem. A co? No co zauważyłeś niby, no? Te prędkości żeśmy nie zmienili. Już listopad, nie próbeku. Taki fajny. Nie mam też swojej wyspy, bo to mogę też zostawić. To fajnie, my tu kosimy, aż w listopad. My to przez miesiąc kopiemy, czy co? Krzychu. Co? Jedź. Czym? Czekniciem. Co, żeś wskoczył? No jedź, jedź. Dobra, to by było na tyle, drodzy widzowie, także dziękuję wam za oglądanie. Wpadajcie do Game Ekipa na odcineczek i no. Widzimy się na następnym odcinku. Co mogę wam powiedzieć? Na pewno na następnych odcinkach. Nie wiem, czy na następnym tak ogólnie, ale będą na następnych odcinkach. Inni ludzie, tak jak Agro Team, na pewno będzie Assassinator. Ja ten murzyn. Także może jeszcze Dawid o X7 mi się da zorganizować, także może być ciekawie. No, także do następnego, na razie. Cześć.